współpracy z samorządami, bo Orlik też jest realizowany we współpracy z samorządami. Budujemy baseny, boiska... Więc ludzie, ludzie, kontenery, kontenery na stawę, jeden na biegu, planuje budowę osiedla kontenerów socjalnych. My chcemy... Dobrze, bardzo fajnie. Słuchajcie, morze jest 400 metrów stąd. Od razu jak ktoś powie dwa fajne słowa, idźcie się wykąpać. Gratulujemy, że już przyjechaliście tutaj tymi fajnymi autobusami. A ciekawe, ile kosztowała ta impreza. Przeczytamy około 100 obietnic Tuska. 100 obietnic, które nie zostały zrealizowane. Państwo nawet nie wiedzą o tym, bo turyści nie muszą się przejmować polityką, prawda? Nie muszą się przejmować polityką. Pozdrawiamy turystów. Pozdrawiamy 400 metrów stąd. Jest plaża. Opuśćcie tą konwencję, nie ma sensu. Brawo dla członków PO. Brawo dla wszystkich tych, którzy są turystami. 400 metrów stąd jest plaża. To jest miejsce dla PO. Nie zrealizowaliście obietnic. Ponad 100 obietnic niezrealizowanych przez szef Tuska do dzisiaj. Domagamy się, gdzie jest in vitro? Gdzie jest spadek inflacji? Gdzie jest spadek bezrobocia? Nie ma! Na plaży jest wszystko, dokładnie tak, 400 metrów stąd. Zapraszam. Uwaga, szanowni państwo, zaczynamy! Zaczynamy czytać obietnice rządu Donalda Tuska. Będziemy... Gdzie jest pan Wesłowski, który tak... Proszę państwa, prezydent Kiszycki stwierdził nawet, że jest zainteresowany pewnymi rozwiązaniami technicznymi, które chętnie zastosuje później. Wtedy każdy z państwa tutaj obecnych dostanie od nas 1000 zł w prezencie Pawła Adamowicza.